Ja nie jestem specjalistą od sprawy odsłuchiwania, ale z wielkim zainteresowaniem się z tym zapoznałem. Zobaczę, co przyniesie czas. Czy to jest wiadomość prawdziwa, czy ona jest troszeczkę sfałszowana. Zobaczymy, jak to będzie. Ja w każdym razie cieszę się, że nadal napływają informacje związane z tą tragedią. Ja nie chcę niczego zakładać, wiem tylko, że generał Błasik był bardzo doświadczonym pilotem, że był bardzo doświadczonym dowódcą i zobaczymy, nie śpieszmy się. Bardzo proszę, nie wyciągajmy zbyt pochopnych wniosków i zbyt szybko nie wyciągajmy tych wniosków. Ma pan cały czas takie poczucie, że nie wszystko zostało wyjaśnione, że ta sprawa nie została zamknięta mimo upływu 5 lat. Ja myślę, że ona nigdy nie zostanie zamknięta, że jest tam wiele tajemnic, chociażby sprawa, o której się bardzo szeroko mówi, a mianowicie ostatnia rozmowa braci Kaczyńskich, która podobno, mówię podobno, została odnotowana przez nasłuchy amerykański, koreański czy izraelski. Zobaczymy, jak to będzie. Bądźmy cierpliwi, czekamy już 5 lat, jeśli poczekamy jeszcze kilka miesięcy, nic się nie stanie. Ale nie ma pan jednak jakiegoś takiego czysto ludzkiego żalu, że po prostu jedni eksperci zapisy przedstawiają w takiej formie, inni w jeszcze innej formie, więc może się pojawić kolejna grupa ekspertów, którzy dojdą jeszcze do innych zapisów, do innych wniosków? Zapewne tak będzie, ale nie świadczy to o nieudolności państwa, tylko niektórych jego organów, na przykład prokuratury, na przykład tych, którzy walczą mniej lub bardziej skutecznie, ale raczej nieskutecznie o to, aby wrak znalazł się znowu na terenie naszego kraju. Częściowo prawdziwe przyczyny ujawniła komisja Millera. Myślę, że i prokuratura ostatnio dodała kilka ładnych określeń z tym związanych, ale jeszcze poczekajmy, jeszcze się nie śpieszmy. Ja od początku śledztwa, a więc od 5 lat, mówię, śpieszmy się powoli, a prawda wyjdzie na jaw.